Cześć! Witajcie, jedziemy na kolejne badanie USG w ciąży. To jest tak zwane USG połówkowe, czyli jest one realizowane między 18 a 22 tygodniem ciąży. Tak powinno mniej więcej być wykonywane. I może być ono 3D albo 4D, tak jak Wam wcześniej mówiłam przy genetycznym, również tutaj jest możliwość, żeby to badanie wykonać razem z takim filmem. To badanie jest po to, żeby sprawdzić wszystkie narządy dziecka. Więc zobaczymy, ja jestem teraz chyba w 21 mniej więcej tygodniu, więc akurat tak się jeszcze zmieszczę w to kolejne badanie. Będzie jeszcze jedno takie, znaczy powinno być tak naprawdę jeszcze jedno badanie takie USG w ciąży. Ja wprawdzie już nie będę tego robić prywatnie. Już resztę takich badań USG ja mam robionych podczas wizyt normalnie kontrolnych przez mojego ginekologa. Więc za to już nie muszę płacić. Dobra, jedziemy, bo mi odpadnie ręka, bo zapomniałam statywu i do zobaczenia później. Mam nadzieję, że wszystko słyszeliście, bo tutaj mam pogłos taki w postaci dziecka. No to na razie, buziaki, pa pa! No już jesteśmy po wizycie. Ale proszę Cię, kochani, bo nikt nic nie będzie słyszał, jak to będziesz mówić po mnie. Powtarzać, wiesz? No, średnio. Waga jest 333 gram, dokładnie. I wiem, że faktycznie jestem w 21 tygodniu. Wiemy już odnośnie tego, czy jest dziewczynka, czy chłopiec, ale jeszcze nic Wam nie będę mówić. Strzelajcie w komentarzach, co uważacie, czy dziewczynka, czy chłopiec. A na razie, no to już jest jak dla nas takie ostatnie płatne badanie. Oczywiście to badanie można było również zrobić też na przykład w szpitalu, wtedy będzie bezpłatne, więc niektórzy pewno tak robią. My mieliśmy tutaj średnią taką możliwość, więc dlatego chodzimy na te dwa badania płatnie. I tyle. No i co? I buziaki? I do zobaczenia w kolejnym odcinku, tak? Widziałaś trochę dzieci dzisiaj? Liluś? Tak, małą widziałaś, tak? Widziałaś rączki? Nóżki? Głowę widziałaś, no dobrze. No to fajnie. Dobra, to do zobaczonka. Buziaki. Pa, pa! No i kurczę, jak zwykle o czymś zapomniałam. Chciałam Wam jeszcze dwie rzeczy przekazać. Pierwsza rzecz to chciałam Wam powiedzieć odnośnie tego filmu, czyli badania w 4D. Jakby przy pierwszej ciąży ja sobie w ogóle nie wyobrażałam, żeby tego filmu nie zrobić. Tak mnie nastawiali wszyscy dookoła, widziałam kilka filmików właśnie z tego badania i bardzo mi się to spodobało, dlatego od razu wybrałam takie miejsce, gdzie będę mogła właśnie zrobić ten film. Ale chcę Wam tutaj powiedzieć właśnie o tych kwestiach w sumie negatywnych, ponieważ już przy drugiej i trzeciej ciąży takiego filmu nie robię. Dlaczego? Pierwsza kwestia to taka, to ten film w ogóle został nagrany na CD, więc po jakimś czasie podejrzewam, że w wielu miejscach nawet nie będę w stanie tego wyświetlić. Nie mogę tego filmu zgrać. Nie wiem, jest w jakimś dziwnym rozszerzeniu zablokowana możliwość zgrania. Kolejna kwestia to taka, że na tym filmie dużo nie widać. Może jeśli faktycznie ktoś robi taki filmik specjalnie jakby po to, żeby zrobić ten film. Ja kiedyś widziałam taki film z końcówki ciąży i wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie. Jeśli ktoś chce faktycznie zrobić sobie taki filmik, to żeby zrobił to pod sam koniec ciąży. Kolejna kwestia, chyba taka najważniejsza, to to, że my tak naprawdę ten film obejrzeliśmy 2, może 3 razy i teraz gdzieś leży na półce. i sobie tak pewno będzie jeszcze leżał długo. No aha, no i jeszcze jest kwestia taka, że to oczywiście kosztuje więcej niż normalne USG. W naszym przypadku nie było tak dużo, bo to było raptem chyba z 50 zł, ale to było kilka lat temu, więc też, no bo to było ponad 4 lata temu, więc teraz podejrzewam, że te filmy mogą być droższe. Chociaż nie wiem, nie sprawdzałam. Podsumowując, no my nie jesteśmy zadowoleni z tego filmu. W drugiej, trzeciej ciąży tego nie robiliśmy i nawet nie myślałam o tym, żeby to robić. Ale piszcie w komentarzach, jak to u Was wyglądało, czy coś takiego zrobiliście, czy w ogóle czy polecacie, może w jakimś innym terminie, może w jakimś innym miejscu, może my po prostu źle trafiliśmy. Więc chętnie posłucham, jak to wyglądało u Was. Druga kwestia to kwestia tego określenia dziewczynka czy chłopiec. My już tak naprawdę w każdej ciąży, już nawet na pierwszym badaniu dostaliśmy informację, czy to jest dziewczynka czy chłopiec. Na drugim badaniu, tym właśnie połówkowym, było to tylko potwierdzane. Natomiast ja nie zapomnę, w 9 miesiącu ciąży z Lili oglądałam troszeczkę filmów takich z porodu. Widziałam filmik, gdzie babka urodziła dziecko i była święcie przekonana, że to będzie dziewczynka. I lekarz podał dziecko matce i po jakiejś tam chwili widzimy, jak ten lekarz podchodzi i mówi, że musi sprawdzić, bo wcześniej nie sprawdził, zapomniał, czy to jest dziewczynka czy chłopiec. I babka przekonana, że no jak to, no dziewczynka. Nagle się okazuje, że jest to chłopiec. Ja powiem Wam, że przez jakiś czas w ogóle no byłam przerażona tym filmem, bo jednak człowiek się strasznie jakoś tak nastawia i no, wybiera imię, kupuje ubranka, różowe, niebieskie, tak, no różne rzeczy, jakieś zabawki, wózek czy coś i tak troszeczkę dostawia to do płci właśnie dziecka, tak, już się przygotowuje na to, przygotowuje całą rodzinę. I później, jak ja urodziłam Lili, to miałam dokładnie taką sytuację, że właśnie lekarz najpierw mi podał, czy położna, przepraszam, podała mi dziecko, a później po jakiejś chwili dopiero wzięła i sprawdziła, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec. I powiem Wam, że ja w tej sekundzie zamarłam, bo ja sobie przypomniałam ten filmik i tak... No mówię, no to ja wiem, że to nie ma w sumie znaczenia, tak, czy dziewczynka, czy chłopiec, ale tak się już nastawiamy, tak już myślimy o tym, dlatego też, no tak tutaj, no musimy mieć gdzieś z tyłu głowy ten 1%, że coś poszło nie tak, krótko mówiąc, że lekarz wprowadził Was w błąd i jednak to nie jest na przykład dziewczynka, tak, tylko jest to chłopiec albo na odwrót. Bo może się tak zdarzyć. Dodatkowo też na tym badaniu połówkowym najczęściej no już ta informacja powinna faktycznie być, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec. Ale zdarzają się przypadki, w których po prostu dziecko nie rozstawi szeroko nóg i nic nie zobaczymy. I musimy, krótko mówiąc, poczekać dłużej. Czasami wiem, że lekarz każe na przykład wstać, troszeczkę pochodzić, czegoś się napić, coś zjeść, żeby dziecko się trochę przekręciło. Więc to czasami pomaga. Piszcie w komentarzach, czy w Waszych przypadkach na 100% wszystko się sprawdziło. Jeśli chodzi też o badanie właśnie to pierwsze i drugie, czy tutaj to genetyczne i to połówkowe, czy tu były jakieś zmiany. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!